Laudetur Jezus Chrystus. Przechodzimy do kolejnego przekazania, czyli piąte przekazanie z 10, które Pan Bóg nam zostawił. Piąte, nie zabijaj. W Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, 13 werset, mamy wprost powiedziane, że nie będziesz zabijał. Mało tego, później kontynuacja w Ewangelii świętego Mateusza, chociażby w 5 rozdziale, 21 werset do 22, słyszymy następujące słowa. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi, a ja wam powiadam, każdy kto się gniewa na swojego brata podlega sądowi. Życie ludzkie jest święte. Sam Pan Bóg jest Panem życia od jego początku aż do końca. Nikt w żadnej sytuacji, tak mówi katechizm, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zadawania śmierci niewinnej istocie ludzkiej. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć więcej na ten temat, musi przeczytać Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum Vitae. W tym rozdziale chciałbym powiedzieć kilka dosyć takich istotnych rzeczy, czyli oczywiście o czymś takim jak uprawniona obrona, zabójstwo zamierzone, przerywanie ciąży, czyli ten temat wyjątkowo drażliwy ostatnimi czasy, eutanazja, samobójstwo. Bardzo często przychodzą do mnie parafianie, którzy borykają się z problemem samobójstwa u kogoś w rodzinie i pytają, czy taki człowiek może być zbawiony. Także piąte przykazanie Boże, katechizm Kościoła katolickiego jako nie zabija i mówi o zgorszeniu, co dla mnie jest wręcz przerażającą perspektywą, jak mało do tej pory znałem nauczania Kościoła i jak wielka odpowiedzialność ciąży na człowieku, który je poznał. Czyli dzięki mnie poniekąd, później, kiedy przyjdzie czas sądu nad wami i staniecie przed Panem Bogiem, nikt nie będzie mógł powiedzieć nie wiedziałem, ponieważ Pan Bóg przypomni, pół żartem, pół serio, że ksiądz Michał mówił o zgorszeniu chociażby. Także będziemy mówili o walce o swoje zdrowie, o poszanowanie drugiego człowieka, o szacunku dla zmarłych, o czymś takim, co się nazywa pokój lub unikanie wojny. I chyba to już będzie taki czas zakończenia. Więc myślę, że z tego piątego przykazania minimum 5 odcinków powinno być. Minimum 5 odcinków. No i zobaczymy. No dobrze, w takim razie, kochani, możemy zaczynać. Pismo Święte określa szczegółowo zakaz zawarty w piątym przykazaniu. Nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego. Księga Wyjścia, 23 rozdział, 7 werset. Zamierzone zabójstwo niewinnego człowieka pozostaje w poważnej sprzeczności z godnością osoby ludzkiej, no i ze złotą zasadą i świętością Stwórcy. Prawo, które tego nakazuje, jest prawem powszechnie obowiązującym. Obowiązuje wszystkich, każdego, zawsze i wszędzie. Czasami słyszymy, i niestety ostatnio takie słowa też przypisywało się papieżowi, że 10 przykazań Bożych to jest taka zachęta tak naprawdę Starego Testamentu do tego, żeby je przestrzegać, ale nie jest to jakoś konieczne, ponieważ liczy się tylko Nowy Testament. Mało tego, Jezus Chrystus, skoro wszystkich odkupił, no to już nie ma co wracać do Starego Testamentu. Bardzo mnie to zasmuciło. Na szczęście ten ksiądz, który to powiedział, cytując rzekomo papieża, dodał, że najważniejsze to, żeby przestrzegać błogosławieństw i nauki Jezusa, tak naprawdę strzelając sobie tym w piętę. Ponieważ w kazaniu na górze Pan przypomina przykazanie nie zabijaj w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 21 werset, i dodaje do niego zakaz gniewu, nienawiści i odwetu. To znaczy, że jeszcze trudniejsze niż same 10 przykazań, które zostawił nam Bóg. Co więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawienia drugiego policzka, miłowania nieprzyjaciół. On sam nie bronił się, mało tego, kazał Piotrowi schować miecz do pochwy, gdy chciał odciąć ucho żołnierzowi. Czyli to pokazuje pewne istotne rzeczy. Mało tego, chciałbym, żebyśmy na 10 przykazań Bożych umieli patrzeć nie jako coś, co jest nam nakazywane, że tak musisz, koniec i kropka. Załóżmy, że ktoś z was ma małe dziecko i to dziecko koniecznie chce dotknąć gorącego, rozpalonego żelazka. I naturalne jest to, że rodzic będzie mówił nie, nie, zostaw, nie. Po prostu za każdym razem to dziecko będzie słyszało słowo nie.
Kiedy, i oczywiście dziecko nie zrozumie na początku, że to wynika z miłości rodziców o to dziecko, że chce ten rodzic tak się zatroszczyć. Dziecko będzie tylko słyszało, że nie wolno i rodzic być może jest niedobry, bo mi czegoś zabrania. Jeżeli ktoś w taki sposób patrzy na przykazania Boże, to jest w dużym błędzie. Nie powinien patrzeć na to jak nie, nie, bo ktoś ci zabrania, tylko spojrzeć na to z perspektywy rodzica, czyli Pan Bóg jako nasz rodzic, Bóg Ojciec, dał nam 10 przykazań, bo wie, że jeżeli zaczniemy robić wszystko na opak, tak jak jest w 10 przykazaniach, po prostu się posypiemy. Czy jeśli zabijemy, konsekwencją będzie to, że nie będzie czego zbierać po jakimś czasie z nas, bo nasza dusza wręcz umrze, choć jest nieśmiertelna. Może być tak, że ktoś na przykład zacznie cudzołożyć, no to też się rozsypie po jakimś czasie. Te kwestie różnych przyjemności, wątpliwych oczywiście przyjemności, trwają przez jakiś czas, to może trwać w lata, ale zawsze przyjdzie moment ściany, czyli takim, gdzie człowiek nie da kroku dalej. W świecie, który znam, wydaje mi się to wszystko aż tak nierealne, czyli to, żeby miłować nieprzyjaciół, żeby modlić się za tych, którzy nas prześladują, żeby nie odnosić się gniewem, nienawiścią, albo żeby nie mieć tej chęci odwetu. Czyli punkt pierwszy, o którym wspomina katechizm Kościoła katolickiego, to uprawniona obrona. Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego zabójstwa. Samoobrony może wyniknąć dwojaki skutek – zachowanie własnego życia oraz zabicie napastnika. Zróżnicowanie czynności moralnych zależy od tego, co się zamierza, a nie od tego, co jest wbrew zamierzeniu. O tym bardzo dużo mówił w sumie teologicznej święty Tomasz Zakwinu. Miłuj bliźniego jak siebie samego. To jest bardzo ważny podpunkt. Przecież Jezus też to powiedział i na to trzeba zwrócić uwagę. Kochaj Pana Boga całym sercem, a drugiego człowieka tak jak siebie. To był ten moment, w którym podpuszczali Jezusa, które przykazanie jest najważniejsze. Żydzi wtedy mieli tam 512 tych przepisów, łącznie z tym, w jaki sposób mają myć dłonie, rytualne na przykład obmycie, a Bóg pokazał tylko na 2. Ale widzę tu pewien problem, dlatego że mam takie wrażenie, że nieraz człowiek współczesny nie potrafi siebie pokochać. Więc jak może pokochać drugiego człowieka, kiedy wręcz z nienawiścią odnosi się do siebie i do własnego ciała? Zaczyna się na przykład od braku akceptacji siebie. Może być na przykład to, że do siebie stosuje jakąś agresję. Niektóre dziewczęta podcinają sobie na przykład żyły albo po prostu tną się, żeby jakaś forma niby umartwienia. Z różnych oczywiście przyczyn to wynika. Czasami jakieś niespełnione zakochanie, czasami zbyt dużo stresu, czasami nieradzenie sobie z emocjami, ja nie chcę w to wnikać, ale jeżeli ktoś w taki sposób odnosi się do swojego ciała, to też nie będzie potrafił drugiego pokochać tak jak siebie, dlatego że do siebie odnosi się z agresją do własnego ciała. Ktoś bierze narkotyki, ktoś na przykład popada w nałogi, ktoś upada w pornografię, wręcz ma taką nienawiść do siebie, więc bardzo ciężko jest zrealizować to przykazanie. Czyli, że miłość do siebie samego to pozostaje podstawową zasadą moralności. Jest zatem uprawnione działanie w celu zachowania własnego prawa do życia. Kto broni swojego życia, uwaga, kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa. Nawet jeśli jest zmuszony zadać swojemu napastnikowi śmiertelny cios. Ja to bardzo często tłumaczę o warunkach spowiedzi, kiedy na przykład ktoś pyta na jakich zasadach, o co w tym chodzi. I na przykład mówię, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś przychodzi do mnie i jakiś oprawca zmusza tego człowieka, który do mnie przychodzi, żeby przyłożył mi na przykład pistolet do skroni i każe mnie zabić. I ten człowiek nie chce tego zrobić, ale jednocześnie pociągnie za spust. Nie ma ten człowiek nawet grzechu ciężkiego. Żeby coś było określone mianem grzechu ciężkiego, potrzebne, żeby to było w pełni świadome, dobrowolne i ma dotyczyć materii ciężkiej. Materii ciężkiej dotyczy, dlatego że to jest zabójstwo, jest w pełni świadome, bo ten człowiek wie, że jak pociągnie za spust, to mnie zabije, ale nie jest dobrowolne. A żeby grzech był ciężki, jednocześnie muszą być spełnione 3 warunki. Czyli zobaczcie, jak Kościół pięknie tutaj próbuje nam te rzeczy ponazywać.
Nie jest natomiast konieczne do zbawienia, by ktoś celem uniknięcia zabicia napastnika zaniechał aktu umiarkowanej samoobrony, gdyż człowiek powinien bardziej troszczyć się o własne życie niż o życie cudze. Tak mówi Kościół katolicki, czyli twoje życie jest ważniejsze niż życie cudze. Ale, uwaga, skoro naśladujemy Jezusa i Jezus pokazał nam, że odda własne życie i wielu świętych, którzy go naśladowali, także oddawali własne życie, więc jeśli chcesz być doskonały, to żyj w taki sposób. Nie jest to oczywiście konieczne. To samo poniekąd będę omawiał, kiedy będę mówił na przykład o problemach z ciążą, że kobieta ma prawo w pewnym momencie zdecydować, że woli ratować swoje życie niż życie dziecka, które i tak jest zagrożone. Kościół nie wymaga od takiej osoby heroizmu, ale nie chcę też przeskakiwać wątków. Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiego człowieka. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Czasami na przykład poprzez więzienie, ale Kościół katolicki mówi także o tym, że w pewnych momentach dopuszcza i zabójstwo, czyli karę śmierci. Prawowita władza publiczna ma prawo i obowiązek wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa. Dlatego mam takie wrażenie, że na przykład jest jakiś pijaczek pod sklepem, który zrobił coś, co nie jest do końca szkodliwe i siedzi w areszcie, zajmuje miejsce. Moja mama bardzo fajnie mówi, która pracuje w hospicjum w Wołominie. Być może jak te odcinki się pojawiają, to znaczy, że już jest w wieku emerytalnym i za chwilkę przejdzie na emeryturę. Zresztą pozdrawiam moją mamę. Myślę, że się ucieszy. Natomiast powiedziała dla mnie genialną rzecz. Powiedziała mi coś takiego, że ci ludzie, którzy faktycznie są w areszcie czy więzieniu, ale nie są szkodliwi dla społeczeństwa, no zrobili coś głupiego, oni powinni pracować w szpitalach i w hospicjach pod specjalnym nadzorem. Wtedy taki człowiek naprawdę by się przysłużył społeczeństwu. Czyli to byłaby kara, która jest adekwatna do tego, co zrobił. Mama wspomina o tym, jak w hospicjum w Warszawie, kiedy pracowała na krakowskim przedmieściu, bywały takie sytuacje, że więźniowie pomagali. Mama mówi, że to była najlepsza współpraca. Ci ludzie naprawdę byli chętni, robili wszystko, żeby nie siedzieć w więzieniu, jednocześnie pod nadzorem byli bardzo pracowici, a niektórzy z nich przeżywali nawet nawrócenie. Więc co z tego, że taki mężczyzna będzie siedział w więzieniu, skoro nie będzie tam z tego pożytku, a jeszcze podatnicy muszą płacić na to wielkie pieniądze, a mógłby się taki człowiek przysłużyć. Więc Kościół katolicki mówi, że ta kara musi być adekwatna do tego, co narozrabiał dany człowiek. Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni jednak udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. No to jest bardzo mocne i myślę, że na to też warto w jakiś sposób zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś chciałby więcej doczytać na ten temat, encyklika Jana Pawła II, Evangelium Vitae. Myślę, że tam jest dużo na ten temat powiedziane. I tym tematem skończę. W kolejnym odcinku postaram się powiedzieć o zabójstwie zamierzonym i ewentualnie o przerywaniu ciąży, jeżeli zdążę omówić go w drugim odcinku. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.